i gonitwa się rozpoczęła. Z wyjątkiem El Nazira, który minimalnie zgubił start, ma niewielką stratę. Reszta wystartowała w miarę równo. No i chyba nie ma chętnego do poprowadzenia, bo tutaj widzę, że wszystkie konie się no dość spokojnie na razie rozpędzają. Meali Miska na czele, na drugim miejscu Laf Avam, na miejscu kolejnym Sunny D. Loop. Dalej Algebra, nieco dalej także Al Jazim i El Nazir. Konie mają do pokonania jeszcze jakieś 1400 metrów. Prowadzi Meali Miska, ale tutaj chyba no teraz troszkę przyspieszyła. Na miejscu drugim Sunny D. Loop, tuż za nim klacz Laf Avam, dalej Algebra, na dwóch ostatnich miejscach Al Jazim i El Nazir. 1000 mniej więcej metrów do celownika z przewagą Meali Miska pod Antonem Turgajewem. Oto ze 2-3 długości takiej czytelnej przewagi. Dalej Sunny D. Loop. Na miejscu ostatnim Al Jazim. Tyle, że ta grupa galopuje razem, nikt już tam nie jest w żadnym odstępie. Wciąż z przewagą Meali Miska 750 metrów do słupa. Teraz polem ruszają Laf Avam. Wydaje mi się, że ruszył się także Al Jazim. 600 metrów. Za chwilę będzie wyjście na prostą finiszową. I tam przy kanacie Meali Miska jeszcze zyskała, próbuje uciekać. Polem Sunny D. Loop, polem także Al Avam, ruszył się Al Jazim, ale on ma sporą stratę. Też teraz schodzi bliżej kanatu. I chyba w tej chwili Sunny D. Loop i Laf Avam walczą o prowadzenie. Sunny D. Loop, Al Avam, Al Jazim jest w tej chwili chyba na miejscu trzecim. Bardzo blisko już celownik, tutaj będzie bardzo krótko i w celowniku razem Al Avam i Sunny D. Loop. Trzeba będzie spojrzeć na szybką powtórkę. Dalej Meali Miska i na miejscu czwartym Al Jazim.